uchwały. Pierwsza uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 36, łamane 241, łamane 16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Obornika Śląskiej na 2014 rok z autopoprawką. Drugi punkt, uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obornika Śląskiej dla obrębnych miast. Trzecia uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morzędzi i Wielki. Czwarta uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania sekretarza gminy Obornika Śląskiej. Punkt siódmy, informacje przewodniczącej rady. Punkt ósmy, interpelacje, zapytania, wnioski. Kto z Państwa jest za przedstawionym urzędem? Odręcz, proszę, przeciwnie rękę. Dziękuję bardzo. Porządek został przyjęty, w związku z czym przystępujemy do jego realizacji. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z 46. sesji Rady Miejskiej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu informacji publicznej. Panie Burmistrzu, bardzo proszę. Z chęcią ten kontrakt 1 400
przyjmie. No i na dzień dzisiejszy jeszcze odpowiedzi nie mamy. Mam nadzieję, że w przeciągu tygodnia, półtorej już ta odpowiedź będzie, jak dalej będziemy w tej kwestii postępować. Kolejne spotkanie to jest DIK, że ostatnie, gdzie uszczegółowiliśmy na wniosek naszych mieszkańców, którzy graniczą z drogą wojewódzką, że przedłużywano ich wniosek. Także myślę, że już nie powinno być więcej problemów. I Urząd Marszałkowski, czy SDK, w tym wypadku będzie mógł przystąpić do ogłoszenia przetargu. Teraz te wszystkie prace, które dzisiaj trwały, to było opracowanie i przekaz na program funkcjonalny użytkowy. Teraz już jest praktycznie na ukończeniu ten program, mamy decyzję środowiskową, co było bardzo ważne, która niedawno została wydana, jak możemy przez Marszałkowski, bo będzie realizować to zadanie, może będzie mógł już czekać w systemie zaprojektu i na zaproszenie posła Michała Jarosławia, który udział w takiej debacie na Akademii Ekonomicznej w Wrocławiu, czy Uniwersytecie Lubelskim teraz, to był taki panel poświęcony Rzeczowskiemu Związkowi Metropolitalnemu. Państwo dzisiaj słyszeli jeszcze w 2015 roku, została podjęta przez ówczesny Sejm ustawa o Związku Metropolitalnym. Nie było dzisiaj nie ma aktów wykonawczych, ale jak samorządowcy dołożyły, tak jak Górny Śląsk zrobił, zawalczył o to i ten związek tam powstał. My jak tutaj Dolny Śląsk wyrozwają, to było takie istniejące spotkanie, gdzie chcemy teraz już więcej samorządów. No, dotyczy to 44 samorządów gminnych wokół Wrocławia, aby ten związek powstał. To są, proszę Państwa, duże pieniądze, bo to jest rocznie, na dzień dzisiejszy około 200 milionów złotych, gdzie moglibyśmy z budżetu państwa dodatkowo dostać na różne infrastrukturalne zadania. Ja cały czas wszędzie, gdzie jestem, podnoszę pieniędzy, można tutaj na tym spotkaniu, można było wybudować chociażby rozwojowy zwrócenia drogowy, tak? Czy tam się zmienia. Z tego możemy dofinansowywać transport zbiorowy w ramach aglomeracji wrocławskiej. No to się dzieje na Górnym Śląsku, ale to oddolnie sobie wywalczyli. Teraz my jako samorządy też tutaj mam nadzieję, że się zbierzemy i ten nacisk na rząd będzie, aby jednak uruchomić i umożliwić Dolnemu Śląskowi powstanie takiego związku metropolitalnego. 21 było tutaj zebranie z sołtysami z naszej gminy. Brałem udział w spotkaniu wiejskim w Kuraszkowie. Spotkałem się z marszałkiem Michalakiem i z samorządowcami, z burmistrzami odcinka drogi kolejowej z Wrocławia do Grodu, jak już wspominałem, na ogólnie jest liczona kwota 1330 tysięcy złotych. To dofinansowanie do dodatkowych połączeń między obornikami, między Wrocławiem Gminnym, docelowo na razie, a Grodem, ale też naszej gminy Wszechstacji to dotyczy. 15 km, tak dla ciekawości, z naszego połączenia. Nie, 80 tysięcy. Nie, przepraszam, 86 tysięcy. 86 tysięcy i tak na 99% będzie to pociąg od 10 grudnia tego roku, gdzie zmienia się rozkład jazdy i byłby to wydatkowy pociąg, który by wyjeżdżał prawdopodobnie o godzinie 14.42 z Wrocławia, bo o 16 gdzieś wracałby przez Ogorniki z powrotem. To by było 5 razy w tygodniu przez cały rok i dodatkowo też na nasz wniosek samorządowców przy tej linii kolejowej, na wniosek naszych mieszkańców, którzy mają trudności z powrotem z różnych atrakcji, nie wiem, startów, z restauracji z Wrocławia, z soboty na niedzielę i taki pociąg najprawdopodobniej też na 99% będzie odjeżdżał z Wrocławia Głównego o godzinie 2.42 w każdą sobotę. No teraz jeszcze bym Państwa zaprosił na tej sesji następnej prosi o zwiększenie naszych kwot. Przekazanie tej kwoty na poszkodowy do budżetu. Następne spotkanie z mieszkańcami Liczyna, spotkanie miejskie.
pierwszej kolejności będę Państwu proponował zadania, które oczywiście są w WPF-ie wpisane, na które możemy pozyskać dostępne finansowanie czy pozyskać unijny czy rzeczy bardziej towarzyskich, które omawialiśmy do rzymki gminnej i wojewódzkie. Chciałbym jeszcze raz wszystkim Państwu podziękować za udział. Dałem udział w marku osobliwości w Kajowie. Jestem zabrany w wystawie obsługarstwowej tej pozycji, że bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi za organizację tego przedsięwzięcia. Dałem udział w 70-leciu Koła Łowieckiego. Rok. Przypomnę, że nasze kraje jest 15. Dałem udział w zawodach lekarskich, czyli jako zawodnik. W Sajęczkowie wspierałem marsz na Dniówki, organizowany przez Uniwersytet Przeciwniku Atena, który tym razem szedł w Urazu. Brałem udział w festynie rowerowym w Osowie w sobotę, organizowany przez Fundację Bliżej Wsi. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu pytania do informacji burmistrza. Nie widzę, w związku z tym proszę pana sekretarza o przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwały Rady Miejskiej. Panie burmistrzu, pani przewodnicząca, wysoka rado, szanowni państwo. Na sesji 31 sierpnia Rada Miejska w Ogólnika Śląskich podjęła 14 uchwał. Ta uchwała nr 325 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ogólnikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Ogólnika Śląskiej na 2017 rok. Uchwała weszła w życie. Uchwała 326 w sprawie zmiany uchwały numer 240 łamany przez 16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ogólnika Śląskiej na lata 2017-2027. Uchwała weszła w życie. Uchwała numer 327 w sprawie emisji obligacji. Uchwała weszła w życie i jest w trakcie realizacji. Uchwała 328 w sprawie zmiany uchwały numer 469 łamane przez 14 Rady Miejskiej w Ogólnikach Śląskich z dnia 25 września 2014 roku w sprawie statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ogólnikach Śląskich. Uchwała weszła w życie. Uchwała numer 329 w sprawie zmiany uchwały 102 łamane przez 11 Rady Miejskiej w Ogólnikach Śląskich z dnia 22 września 2011 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową. Uchwała weszła w życie. Uchwała nr 330 w sprawie zmiany uchwały 155 łamane przez 16 26 lutego 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej usługi dla jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Ogólniki Śląskie. Uchwała weszła w życie. Uchwała 331 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Oleśnica na udział w kosztach funkcjonowania oraz zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Wielorzeczniowego Zbór Zbawiciela Oleśnicy. Zbór Zbawiciela Oleśnicy. Uchwała weszła w życie i jest w trakcie realizacji. Uchwała 332 w sprawie nadania nazwy ulicy Latawcowa położonej w miejscowości Siemienice. Uchwała została opublikowana 13 września 2017 roku pod pozycją 3790 i uchwała obowiązuje. Uchwała 333 w sprawie zmiany uchwały 229 łamane przez 16 Rady Miejskiej w Ogólnikach Śląskich z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała została opublikowana 13 września 2017 roku pod pozycją 3791 i obowiązuje.
Uchwała 334 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobie ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Uchwała została opublikowana w dniu 13 września 2017 roku pod pozycją 3792. Uchwała 335 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Ogólniki Śląskie. Uchwała została opublikowana w dniu 13 września 2017 roku pod pozycją 3793 i uchwała obowiązuje. Uchwała nr 336 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania burmistrza Ogólniki Śląskiej. Uchwała weszła w życie. O sposobie załatwienia skargi powiadomienia osoby zainteresowane. Uchwała 337 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania burmistrza Ogólniki Śląskich. Uchwała weszła w życie. O sposobie załatwienia skargi powiadomienia osoby zainteresowane. I uchwała 338 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania burmistrza Ogólniki Śląskich. Uchwała weszła w życie. O sposobie załatwienia skargi powiadomienia osoby zainteresowane. W razie do punktu 6 do podjęcia uchwał w kolejności będzie porządku. Pierwsza uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 36 łamane przez 241 łamane przez 16 Rady Miejskiej Województwa Śląskiego z 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy Ogólniki Śląskie na 2017 rok. Proszę Komisja przedstawienie uchwały z autopoprawką. Uchwały pierwotne z dnia 29 grudnia w sprawie budżetu gminy na rok 2017. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 405 497 na kwotę 83 219 487,2. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę do kwoty 93 916 615,52 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 11 plan wydatków majątkowych na 2017 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie na danym załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy Ogólniki Śląskiej na 2017 ulega zmianie i wynosi plan dochodów 86 219 487 zł. To jest ta druga uchwała. Dochody bieżące 71 987 747,02. Dochody majątkowe 14 231 743,80. 93 916 615,92 zł, z czego dochody wydatki bieżące 69 212 705,19. Wydatki majątkowe 24 703 973,33. W związku z tym, że za trzy kwartały łącznie były piękne kwoty wpłacane, więc zwiększamy 20 tysięcy. Zwiększamy też sprzedaż o 100 tysięcy, to jest taka realna kwota. Moglibyśmy zwiększyć trochę więcej, no ale zawsze to coś. Po stronie wydatków... Po stronie wydatków dochodów jeszcze zwiększamy wpływy z podatku rolnego, bo podatki pięknie zostały wpłacone, tak samo jak z podatku leśnego. Reszta to jest, są zwiększenia na możliwości wykonania. Po stronie dochodów jeszcze mamy zwiększenie za opłatę za wpisanie z wyżywienia.
finansowanie na żłobek, na szkolenia pracowników i dofinansowanie do żłobek gminnych i powiatowych, gminnych i wojewódzkich. Po stronie wydatków. Zwiększyliśmy tam Andrzeja jako poprawką na uzbrojenie terenu. Ciężko chyba mieszkańców nauczyć, przyzwyczaić tego, żeby nie było tych odpadów mniej, bo to raczej nie rosło. Na przykład z innych gmin, gdzie próbowano na przykład zdawać mieszkańców.
perspektywa przyszłości cały czas się pojawia, zobaczymy, czym to się skończy. Ta inwestycja w Bołowie, to jest na jakiś dom w 2 lat. Jest w pobliżu też planowana, już w razie planu, bo to są mieszkańcy, projekt ten finansowany. Została dosyć duża biogazownia. I tam ewentualnie będzie można te nasze biogazowe wywozić. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że musimy tutaj biogazowe życie. Panie Burmistrzu, nie ma się tutaj pana prezesa, czy na następną sesję można by poprosić o to, żeby zakład komunalny przygotował nam taką informację, a ile w tych kosztach, które są związane z gospodarką odpadami, jest kosztów zewnętrznych, czyli tych związanych z przyjmowaniem. Prawie to, co my płacimy, a ich koszty jest około 60 tysięcy, więc na przykład z ale to mamy wtedy świadomość tego, że to nie jest wina, czy jest to wina, czy nie, jakby zakładów i wysokich kosztów u nich, czy z czegoś, co i tak będzie, bo jesteśmy skazani zgodnie z przyjętym wojewódzkim programem gospodarki odpadami do konkretnego. Koszty bezpośrednie, koszty bezpośrednie są dzisiaj w tych miesiącach mniej więcej na poziomie tego, co gmina płaci zbiegowi, tak? Czyli brakuje im na ich koszty osobowe, pojazdów, funkcjonowania, paliwa i tak dalej, około 60 tysięcy złotych żeby się wyrazić. Tak on tam jest, tak? Prosi, bo jesteśmy na bieżąco. Wracamy do punktu wyjścia, że
się zastanowić na tę własną kompostową, to raz... Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Zastanawialiśmy się, nie dostaniemy pozwolenia. Czy były już jakieś... Jest to system wojewódzkiego prowadzony. Po prostu na etapie, kiedy był opracowywany wojewódzki plan, program gospodarki odpadami, dlatego, że poproszę o informację od pracownika. Ale to wszystkie instalacje, które są przeznaczone tak naprawdę do odbioru odpadów komunalnych, są określone szczegółowo w programie gospodarowania odpadami. One są wpisane, ten program funkcjonuje około roku. Część, tak samo jak właśnie instalacja, która miała powstać w Wołowie, nie została wpisana, bo stwierdzono, że ilość odpadów zmieszanych ma się zmniejszać, jest taka tendencja, natomiast owszem, takie instalacje do odpadów segregowanych zostały wpisane, natomiast te takie do odpadów zmniejszone. Jest problem też o aktualizacji programu, który był opracowany wcześniej. Pierwszą analizą, którą byłem certyfikatą, że w pierwszym miesiącu już są problemy z kosztami, tak? Było to, że coś zrobimy, nie to biostraszne właśnie, tak? Nas drugi. Także pierwszą analizą to zrobiliśmy możliwości budowy własnej kosztowni. Nie ma możliwości odprawić. Możemy coś zrobić, czego nie chcemy. Możemy zwiększyć powierzchnię zabudowaną w stosunku do powierzchni biologicznie czynnej, ale nie o to chodzi w naszej gminie. Znaczy możemy limity teoretycznie wprowadzić, tak jak mamy limity wprowadzone na przykład na ZUS, to dalej możemy takie limity wprowadzić i na biorę. Wiecie Państwo, czym się skończy, bo też akurat rozmawiałem z naszymi stawnymi gminami, próbuje się tego typu rzeczy też robić, bo to nie tylko nasz problem jest, tak? Natomiast mieszkańcy tak to wystawią, tak? Tak wystawią, no tak będziemy musieli zabrać, i tak się chcemy musieli zabrać, tak czyli za bardzo z tymi limitami. Się nie sprawdzi. Myślałem, że jakaś policja, która by ścigała w mieszkańcach. Natomiast jest dodatkowy problem, że mieliśmy uwagę, że wielu mieszkańców wystawia zielone odpady i faktycznie te są tylko i wyłącznie ich posesji, ale mnóstwo mieszkańców, chociażby ulica tutaj Wrocławia, ulica, którzy za nas troszeczkę za gminę zbierają odpady na przykład z ulicy, które lecą z naszym drzewem. Oni de facto za nas pracę robią, nie wystawiają. Teraz też ciężko to rozgraniczyć i jak panu Ksińskiemu, którego pełno drzew gminy leci na jego posesję, jak powiedzieć mu, że ja od ciebie tego nie zabiorę, jak on i tak swoją pracę jeszcze wkłada społecznie i wystawia tego z niej jego liczby, tak? I to jest taki delikatny problem, bo dlatego pewnie prosto matematycznie fajnie by było ograniczyć, możemy sobie w Excelu wyliczyć, ile oszczędzimy, natomiast może być to problem dodać społeczny i zwiększą koszty z drugiej strony oczyszczalnego. A do dyskusji. Jeszcze myślę, że mam jeszcze dwa pomysły a propos tych bioświeci. Po pierwsze to jest taki, żeby wprowadzić limity okresowe. Wtedy zwalniamy w tym momencie jesiennym mieszkańców do obciążenia limitami. Czyli wprowadzamy limity na te pozostałe miesiące. Drugie rozwiązanie zróbmy tak, żeby ci, którzy jednak będą chcieli mieć te kompostownie i nie będą generować bioodpadów, żeby nie płacili tak jak mieszkańcy do tego odpadu. Czyli promocja dla tych? Oczywiście. Do tej pory nie ma żadnego rozwiązania dla tych, którzy jednak chcą. Tak? Nie ma żadnego rozwiązania. Jest nie ta możliwość różnicowania odpadów, bo to jest kwestia jakby prawna. Stawka jest to jest podatek jednak. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem tego systemu, tak? System, no kiedyś się płaciło za to, co się faktycznie to, co wytworzy, to nie płaci, bo mamy system klimatu, ale nie jest zmienia. Teraz płaci się podatek od odpadów, a gmina ma problem, bo musi się w tym podatku mieścić. Ja też mogę czuć się, czy inni mieszkańcy, tak, że jest niesprawiedliwie, bo nie wiem, jak powiedziałem, w ciągu roku wystawia, nie wiem, 5-10 złotów, a ktoś wystawia 60 co miesiąc, to są tacy mieszkańcy, tak? Ten okres bioaktywności, tak? I de facto mógłby powiedzieć, że płacę za tego kogoś, tak? Ale jest to ustawowo jako podatek, a nie jako opłata za to, że produkuję. Zamykam w takim razie dyskusję. Przystępujemy do głosowania.
KSZ Gmina Łomniki Śląskie na 2017 rok z autopoprawką. Proszę o podniesienie ręki. 9. 6 przeciw. Kto się wstrzymał? 4. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przystępujemy do następnej uchwały. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmina Łomniki Śląskie dla obrony wyraz. Bardzo proszę o przedstawienie. W podstawie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu przedstawiam Państwu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomniki Śląskie do uchwalenia. Obszar uchwalonego miejscowego planu jest objęty uchwałą z 2006 roku, w którym te tereny zostały przeznaczone głównie pod zabudowę mieszkaniową i rodzinną, tereny oświaty, tereny usług i na przykład teren cmentarza. Główne zmiany w odniesieniu do tego planu zagospodarowania przestrzennego to likwidacja rezerwy terenu przeznaczonej pod obwodnicę drogi wojewódzkiej nr 340 we wsi Uraz. W planach była projektowana od 1993 roku i przeznaczenie tych terenów nawiązanych do przeznaczenia terenów sąsiednich pod zabudowę mieszkaniową i rodzinną. Likwidacja części projektowanych dróg gminnych ze względu na zmianę układu komunikacyjnego. Ponadto rozszerzenie zakresu usług o usługi publiczne i komercyjne, na przykład na obszarze szkoły podstawowej i straży pożarnej oraz dopuszczenie usług w obszarze strefy sanitarnej od cmentarza we wsi Uraz. W procedurze planistycznej zapewniono udział społeczeństwa oraz zachowano jawność i przejrzystość procedur planistycznych poprzez informowanie o kolejnych etapach prac, wywieszając informacje na publicznym urzędzie, zamieszczając obwieszczenia w prasie i w Biuletynie Informacji Publicznej o Wodnej Śląskiej. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze powiedzieć, czy były uwagi do planu? Do planu była złożona jedna uwaga, która została rozpatrzona pozytywnie. To skutkowało ponownym wyłożeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego, o którym już nie było dodatkowych żadnych. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Jeszcze wcześniej jak wyglądało opiniowanie na komisji? 11 głosów za, 3 osoby się wstrzymały. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomniki Śląskie dla obrębu Uraz wraz z załącznikami? Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. I następna uchwała planistyczna, uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morzeń Wielkich. Bardzo proszę. Na podstawie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawiam do uchwalenia miejscowy plan dla części obrębu Morzeń Wielkich. Obszar uchwalanego miejscowego planu jest objęty uchwałą z 2005 roku, w którym tereny już zostały przeznaczone głównie pod zabudowę mieszkaniową i usługową związaną z turystyką. Główne zmiany w odniesieniu do planu z 2005 roku mają charakter porządkujący i to są zmiany polegające na zmniejszeniu stref kontrolowanych od istniejących gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia, likwidacja projektowanych dróg wewnętrznych, zaprojektowano obszar pod oczyszczanie ścieków i zamieniono zakres usług turystycznych i związanych z obsługą rolnictwa na usługi handlowe poza stacjami paliw, biurowe, rzemieślnicze, pensjonatowe, hotelarskie, gastronomiczne, finansowe, oświaty, zdrowia, turystyki, sportu i rekreacji, których uciążliwość mierzona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza swym zasięgiem granic własnego terenu. W trakcie procedury sporządzania projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został uzgodniony i zaopiniowany pozytywnie przez instytucje określone w ustawach, a potem został wyłożony do publicznego oglądu. Do projektu planu
wpłynęła jedna uwaga, została rozpatrzona pozytywnie. W sumie miejscowy plan zagospodarowania był wykładany trzykrotnie, do których potem już nie złożono uwag. Dziękuję bardzo. Proszę przedstawić, jak wyglądało opiniowanie na komisji. 10 minut na 3 osoby się wstrzymało. Otwieram dyskusję. Widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję. Przystępujemy w takim razie do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Morzecin Wielkich? Proszę o podniesienie ręki. 10. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? 2 osoby. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. I ostatnia uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania sekretarza gminy o Dolnym Śląskie, pani przewodniczący. Skarga dotyczy pomówienia i znieważenia firmy skarżącego przez sekretarza gminy Ogólnie Śląskie. W dniu 21 września 2017 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją sprawy, a głównie z protokołem z 45. sesji Rady Miejskiej w Ogólnikach Śląskich z dnia 29 czerwca 2017 roku. Skarżący zarzuca, że podczas sesji sekretarz publicznie znieważył i pomówił skarżącego oraz jego firmę. Skarżący twierdzi, że został pomówiony ze względu na to, że zgłasza uwagi do jakości trzech ławostołów dostarczonych na plac Centrum Edukacyjno-Rozrywkowo-Sportowego w miejscowości Wielka Lipa. Według skarżącego sekretarz dlatego pomówił, że składa on uwagi do jakości ławostołów, ponieważ nie wygrał przetargu na wykonanie ławostołów. Komisja rewizyjna, analizując protokół z 45. sesji Rady Miejskiej w Ogólnikach Śląskich, stwierdziła, że wypowiedź sekretarza nie może nosić znamion pomówienia i znieważenia. W czasie dyskusji o ławostołach sekretarz nie wymienił nawet nazwy firmy prowadzonej przez skarżącego. Sekretarz skarżący powiedział jedynie to, że jako na prośbę urzędu złożył zamówienie techniczne na ławostoły, jakie zostały wynotami sesji. Można znaleźć jeszcze stwierdzenie sekretarza, że przetarg ofertą złożyła firma prowadzona przez żonę skarżącego, ponieważ takie drewno posiadała. Komisja rewizyjna dokonała analizy zamówienia na dostawę i montaż kompletów ławostołów na placu Zabaw Wielkiej Lipie w ramach projektu pod nazwą Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej w gminie Ogólniki Śląskie. Z akt sprawy wynika, iż w dniu 8 grudnia 2014 roku zostało wysłane zaproszenie do składania ofert do 5 wykonawców. Antyki Pracownia Mebli Artystycznych Iwona Osińska Wielka Lipa, Piotr Kredziński Stolarstwo Usługowe Rościsławice, Zakład Stolarki Nietypowej Piotr Baranik Osola, Import Multimedia Siram Lipnica i Meble Ogrodowe Łabowa. W tym miejscu należy zauważyć, iż zamawiający nie miał obowiązku kierować zapytania ofertowego do firmy skarżącego, ponieważ procedura prowadzona była w trybie zapytania ofertowego, artykuł 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. Opis przedmiotu zamówienia na ustawę i montaż kompletów ławostołów na Placu Zabaw Wielkiej Lipie, który stanowi część akt postępowania, został szczegółowo opracowany i zaproponowany przez firmę Antyki Pracownia Mediów Artystycznych Iwona Osińska z Wielkiej Lipy. Należy zauważyć, iż na dokumencie tym odręcznie zapisano prywatny adres e-mail skarżącego. Z propozycji zawartej w wyżej wymienionym dokumencie ławostoły miały być wykonane z drewna sosnowego, podwójnie impregnowanego, co według sugestii użytkownika zostało zapisane w opisie przedmiotu zamówienia. Ponadto wszelkie sugestie, jak długość, wysokość, wielkość siedzisk i blatów, jakie zostały przedłożone w Urzędzie Gminy, również zostały ujęte w zaproszeniu do składania ofert. Komisja rewizyjna stwierdza, iż zakres przedmiotowy i podmiotowy zaproponowany przez docelowego użytkownika został w pełni przeniesiony i odzwierciedlony w przedmiocie zamówienia, jaki został zawarty w zaproszeniu do składania ofert. W terminie nakazanym przez zamawiającego do Urzędu Gminy wpłynęły w dniu 16 grudnia 2014 roku dwie oferty od wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Impol Butli Jasiran z Lipnicy na kwotę 7503 zł. Natomiast drugą w kolejności ofertą była oferta wykonawcy Antyki Pracownia Mediów Artystycznych Iwona Osińska z Wielkiej Lipy na kwotę 8500 zł.
Pozostałe trzy firmy, do których wysłano zaproszenie do składania ofert, nie złożyły w nakazanym terminie ofert. W ocenie komisji rewizyjnej postępowanie z przeprowadzonego postępowania w trybie artykułu 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, to jest zapytanie ofertowego, zostało przeprowadzone prawidłowo. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 19 grudnia 2014 roku została podpisana umowa nr 90/2014 pomiędzy burmistrzem Obornik Śląskich a firmą Import Lidia Siran z Wołowa na dostawę i montaż kompletów ławostołów na placu zabaw Wielkiej Lipie w ramach projektu pod nazwą Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej w gminie Obornik Śląskie. Termin realizacji przedmiotu zamówienia został określony na dzień 28 lutego 2015 roku. W dniu 27 lutego 2015 roku komisja w składzie Marta Chomik i Leszek Pawlak dokonała zbadania zakresu robót i zgodności z ustaleniami wyżej cytowanej umowy, na okoliczność czego sporządzony został protokół końcowego odbioru robót. W protokole stwierdzono, iż przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z dokumentacją techniczną bez wad i uwag po stronie zamawiającego. W dniu 27 lutego 2015 roku skarżący złożył do urzędu pismo z reklamacją dotyczącą stabilności ławostołu. Z wyjaśnień przedstawionych przez sekretarza wynika, że poprawki w postaci dokręcenia na nogach ław podków zwiększających ich stabilność zostały wykonane przez producenta. Fakt poprawy stabilności ław potwierdza sam skarżący w skardze. Dodatkowo pisze, że pozostałe usterki nie zostały usunięte. Komisja rewizyjna nie znalazła w dokumentacji sprawy zgłoszeń innych usterek. Biorąc powyższe pod uwagę, komisja rewizyjna w głosowaniu, głosowanie było jednomyślne, na 4 radnych było za, 1 radny się wstrzymał, rekomenduje Radzie Miejskiej uznać skargę za bezzasadną. Dziękuję bardzo. Proszę może o odczytanie treści uchwała Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie rozpatrzenia skargi na działania sekretarza gminy Obornik Śląskie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 60 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje. Paragraf 1. Rada Miejska w Obornikach Śląskich skargę z dnia 24 sierpnia na działania sekretarza Obornik Śląskich uznaje za bezzasadną. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. I paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Przystępujemy w takim razie do głosowania. Panu, że uzasadnienie
brzmieniem, które dzisiaj przeczytałem, zapoznali się wszyscy radni. Każdy miał możliwość wniesienia uwag. Zresztą jak pan słyszał, nie cała komisja była jednomyślna, bo jeden radny się wstrzymał od głosowania nad treścią tego uzasadnienia. Nie, to rozpatrzone, że pan złożył skargę. Gwarancja tylko po sobie, tylko czego nie ma. Ławo
stołu były wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i tam nie wchodziła w grę żadna deklaracja o przedłużaniu. Ponieważ to nie była naprawa, tylko wykonanie dodatkowego życzenia użytkownika. W związku z tym wykonawca zgodził się wykonać to w ramach tej kwoty, którą otrzymał, nie chciał żadnej dodatkowej zapłaty. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze pytania? Tak, no nie ma sensu tutaj pompować. Mam nadzieję, że rękę na tym słowa. Dziękuję. Zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie sekretarza Gminy Woli Śląskiej, który w imieniu rady został przedstawiony przez przewodniczącego komisji rewizyjnej. Proszę o podniesienie ręki. 9. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? 3. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do następnego punktu. Informacje przewodniczącej rady. Tak jak pan burmistrz mówił, w tym okresie ostatniego miesiąca wakacyjnego no i początku września wydarzyło się wiele imprez kulturalnych, ale również no, rzecz ważna, czyli rozpoczęcie roku szkolnego, również uczestniczyłam w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej numer 2. Razem tutaj z kolegą radnym, razem uczestniczyliśmy na mszy świętej rozpoczynającej rok szkolny przy udziale dzieci z naszej gminy. Również większość z nas była na Dużynkach Wojewódzkich. Tutaj naprawdę niesamowite podziękowania i uznanie dla tych wszystkich, którzy w ten piątkowy wieczór, piątkowy dzień w Ulewie walczyli, a niektórzy przepłacili zdrowiem, żeby to wszystko przygotować i żeby to wszystko się odbyło. Również no, ja bardzo z gości i też Misza Dożynkowa z sołectwa Zajączki i sołectwa Pęków. Natomiast tutaj z korespondencji, która jest, wojewoda poinformował o oświadczeniu, o sprawdzeniu oświadczenia majątkowego mojego i pana burmistrza. Mamy, tu jest bardzo ważna informacja, mamy pismo z Sejmu Rzeczypospolitej od pani poseł Moniki Wielichowskiej, która niestety bezskutecznie walczy w naszym interesie, jak i również innych gmin, które borykają się z projektem dolnośląskiego projektu rekultywacji. Jest kwestia związana z rekultywacją naszego środowiska odpadów. Pamiętacie Państwo, pierwotnie mieliśmy zabezpieczone środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, po czym środki te jakby zostały nam cofnięte, odmówiono wsparcie dla tego projektu. No i cały czas poszukujemy budżetu. Tu będę podświata na burmistrza, że coś się w tym temacie dzieje, jakieś informacje. Na dzień dzisiejszy mamy finansowanie z Wojewódzkiego Funduszu. To miało zmniejsze jest zmniejsze na poziomie póki co 50% i Wojewódzkiego raczej więcej nie będzie. Zobaczymy, że też zostały wymieniane rady nadzorcze tych funduszy wojewódzkich. Nie wiadomo, czy też nie zostanie to jeszcze na odcofnięcie. Na dzień dzisiejszy to finansowanie jest. W przyszłorocznym budżecie będzie zabezpieczał wstęp. Dzisiaj, jak Państwu powiedziałem, bo tak siedzimy dzisiaj dosyć mocno budżetem przyszłorocznym. Między innymi to omawialiśmy. Na razie przyjmujemy kwotę po naszej stronie około 1 000 000 zł, bo wstępny kosztorys, który jak przystępowaliśmy do DPR-u, był około niecałe 2 miliony złotych. Jest teraz w trakcie przez DPR przeliczania. No i zobaczymy, jeżeli będzie nas stać na tę inwestycję, żeby ją wykonać w przyszłym roku i dołożyć, powiedzmy, to bym chciał zrobić. Jak nie
najszybciej, jeżeli nie, to rozpiszemy ją na inwestycję dwuletnią, czyli rok 18 i kolejny rok 19. Ale to jeszcze to jest do 2 tygodni z tego prezesu, prezydent się zapewne, żeby nie było szkodnie. Tam będziemy wiedzieć też, jaką gmina, na czym stoimy, jakie mamy możliwości. Dziękuję bardzo. Wpłynęło również pismo z prośbą o utworzenie sołectwa w Nowosielcach. To do pana burmistrza. Proszę, no i ziną już się tam gdzieś procedują, tak? Także, także bardzo proszę o, o procedowanie. Tutaj szczerze powiem, panie burmistrzu, bo jest pismo od wojewody w kwestii konieczności zmiany uchwały w zakresie ustalenia kosztu jednej godziny świadczenia usług opiekuńczych specjalistycznych oraz usług opiekuńczych. To jest w trakcie? Jest w trakcie prac, na następną sesję planujemy uchwalić. Dobrze, to, to proszę tutaj kolegów, koleżanki radnych, jak na dyżurach, są zapoznali się z tymi dokumentami. I może jeszcze panie burmistrzu, tak przy okazji, jak jedno z trzy słowa na, dotyczące pracy nad, nad budżetem. Bo do końca miesiąca państwo, koledzy, koleżanki, mamy termin na składanie naszych wniosków, czy jeszcze złożymy trzy prośby o informacje, czy już wpłynęły, bo nie mam. Spływają to, że jeszcze dzisiaj chcę na tej rzeczy. Poniedziałek też można. Tak, no to chyba dołożymy jeszcze. Analizę wiedziałem pracy zaczęliśmy się z kierownikami, żeby zobaczyć, jakie możliwości wskaźniki na powodu, jakie zaszkodzą, co możemy zapisać, tak jak powiedziałem, w pierwszej kolejności to jest wszystkie unijne, które mamy planowane. Państwu budżet, bo tak musi, taka jest procedura. Ale, szanowni
50. A druga rzecz, jeśli wiecie, jak wygląda sprawa budowy żłobka, jeśli chodzi o harmonogram pracy, czy są jakieś opóźnienia, czy wszystko jest zgodne z harmonogramem? Jest trochę opóźnienie związane z tym, że przy budowie skarby, od strony Żylka, tam wiesz, na podróż kasztorowej, okazuje się, że gdzieś tam gdzieś nie wycieka jakieś źródło, coś jest tak. I tam musieliśmy dodatkowe prace robić, to wstrzymywało, to zalewało sam cały teren. Powiem też Państwu, że wystąpiliśmy pismo, które wiecie, jest zadanie jednoroczne. Do ministerstwa występujemy o to, żeby nam przedłużono do roku przyszłego. Jak wiecie Państwo, no, przetarg, chyba za trzecim przetargiem dopiero udało nam się wyłonić. I tak naprawdę w czerwcu wykonawca mógł wejść na robotę. Tak? I po prostu nie jest realne to, żeby w pół roku taką inwestycję skończyć. Tak? I tutaj będziemy występować do ministerstwa o wydłużenie tego terminu. Myślę, że nie powinno być z tym problemem, bo też podobną sytuację miała temu jedna z gmin dolnośląskich, i też na to zgodę uzyskano. Poza tym równolegle złożyliśmy wniosek o finansowanie też z regionalnego programu operacyjnego ze strony miejskich środków. Całość zadania to jest około 800 tysięcy, z tego po stronie gminy jest 200, tak? Około 200. I to te nam środki, mam nadzieję, że będą, bo w tym projekcie dużo środków nie było aż tak wielu chętnych. Myślę, że dostaniemy środki na częściowe doposażenie tego obiektu plus na dodatkowo zatrudnianych pracowników. I te środki będą mogły być uruchomione przez przyszłego roku szkolnego. Także też, żeby nie zwiększać kosztów bieżących naszych funkcjonowania oświaty. Akurat myślę, że no łapisaku nie będziemy robić, żeby nam się pokrywało na głowę, bo będą nas terminy. Spokojnie dokończyć tę inwestycję i od 1 września też z nowymi środkami zresztą rozpocząć działalność. Myślę, że co najbardziej racjonalne. Czyli, panie burmistrzu, planowane jest, że dzieci na dzień dzisiejszy, 1 września. Czyli w starym budynku żłobka będą no, do wakacji, tak? Proszę mi powiedzieć, a jak wygląda sytuacja przeciwpożarowa? Bo też ta zgoda była tylko do końca tego roku. Tak, tego rozmów, to nie jest, że obiecujemy, tak, że coś możemy robić, tylko mówi to oczywiście bardzo dostępne pracy. A w końcu przy okazji jeszcze żłobka, jak został rozwiązany problem z przyłączem energetycznym? Na razie nie wiem, przyłącze miało być do końca sierpnia, na dzień dzisiejszy. Nie wiadomo. Nie ma wystąpień, tak, proszę Państwa, nie jest to strona, tak? Postępowaniu, bo myśmy stawiamy w sali umowę i tam można dostarczyć produkt do końca sierpnia do umowy. No, z innych źródeł stawiamy, wiem, że był problem z tam sierpniatorem. Zarząd nie chciał wydać takowej zgody. Wystąpimy z pismem do starosty, czekam na to. Czy to rzecz proszę o reakcję? Czy to wiecie jeszcze nie czekamy na to? Bardzo proszę. Pytanie odnośnie śmieci. Dołożyliśmy dzisiaj 105 tysięcy, czy możliwe jest takie zestawienie kosztów, jakie byśmy ponieśli do końca roku, gdyby obsługiwał nas konsorcjum BABA? Tak. To jest 3 200 000. Tak? Nie, 3 200 000 to by było, jeżeli byśmy... Planowany wpływ. Tak? Planowany wpływ mamy 3 200 000. A koszty szacujemy na 3 600 000 ileś. Około 500 tysięcy większy. Nie, chodzi mi o to, czy jeżeli konsorcjum ARPA do końca roku by nam... Nie mogłoby się umowa zrobić. Nie, jak? Ta prognoza, czy wtedy moglibyśmy się zastanowić, czy przystępować jakby do przetargu, czy to jeszcze, że jaka jest, była różnica, czy teraz jakby konsorcjum ARPA nam taka prognoza prowadziło nam śmieci, żeby tak powiem, wywoziło, to czy byśmy dopłacili 90 tysięcy, czy 150? No to płaciliśmy więcej, to teraz tak, albo miesięcznie prowadzimy. Jeżeli mogę, to trudno jest przewidzieć do końca roku te koszty, bo musielibyśmy mieć ilości odebranych odpadów od mieszkańców, bo kwota była od tony. Czyli my możemy zrobić na pewno za lipiec, sierpień, teraz będzie rozliczenie wrześniowe,
wnętrza Alby wychodziło nam z przetargu 300 tysięcy średnio, tak? Ponad 300 tysięcy, zrozumiałem, że średnio. Jeżeli chodzi o koszty z Albą, to co było od stycznia, to też mogło się przygotować za pozostawienie. Za pół roku, styczeń to było 256, później w lutym był spadek 195 i później już były kwoty 359 tysięcy, 343, 407. To jest całość faktury za miesiąc, za faktycznie wybrane. No, czyli średnia, jeśli chodzi o około 300 tysięcy miesięcznie, tak, średni, a z GK podpisaliśmy umowę na ryczą, na 265 tysięcy. W tej kwocie jest tak naprawdę, się zbilansuje. Do tych chłopów 3200 rocznie. No i tutaj już widzimy, że to nie da rady, bo przy kwocie 265 tysięcy poprawia są tylko koszty bezpośrednie, które tu masz z GK, czyli zapłata przy boku, zapłata za transport i tak dalej, i tak dalej. Tak? I tutaj widać, że takie możliwości. Finansowe, które województwo przekazuje. A propos jeszcze, że kontynuując, to mieszkanie w myśli,
wyjaśniła tego programu pomocy dla powiatów. 99% jest też pewny, że dalej reszta drogi do Lędzinowie będzie robiona we współpracy z gminą Górniki Śląskiej przez DSDK. Ona ma niewielki koszt, bo około 10 tysięcy złotych ponosimy. To wspólne zadanie, to teraz po tym kawałek robimy. Tutaj do tego dużego zadania, do krzyżówki przy Ciechowickiej, będziemy mieli drogę do Wrocławia wyremontowaną. Potem wchodzi to zadanie duże przez ogólniki do wylotu na osobę, tam na krzyżówkę. Krzyżówka, właśnie o tym mówię. To wspólnie po naszą osobą będzie, przepraszam, na naszą paski będzie robił. Po to się. Natomiast, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, nie byłem. Pana Marszałka, wskazujemy też odcinki dróg, które byśmy chcieli, żeby były wykonane dróg wojewódzkich w naszych gminach. Tam było tam z więcej kilku włodarzy terenu. Zaproponowali sobie czas Panu Marszałkowi, żeby wykorzystał jeszcze w mojej wysokości wcześniej starostwo prawie wyczynicy, żeby też Pana prowadzili remonty dróg. Metodą wzmacniania siatw i tak dalej, i tak dalej. To dochodziło generalnie, że mogliśmy 3 razy więcej tych dróg remontować, niż to wynikało z normalnej, tak nazwijmy to, standardowej technologii. To się u nas sprawdziło. Ówczesna pani dyrektor, która to tym zarządzała, została na pełnomocnika przez pana marszałka na naszą prośbę powołana i też koordynuje ten program w Urzędzie Marszałkowskim. Ja zgłosiłem do tego remontu, to było dla nas bez żadnych kosztów. Ja zgłosiłem, jeżeli chodzi o drogę 340, czyli odcinek przez całą, przez całe Rostrzysławice, do wyremontowania on jest strasznie sfałdowany. W obornikach od ronda do Ciebiela, do nowej części asfaltu w Wilczynie. I do morza. Tak, potem ten odcinek, który został między Pęgowem a Urazem. Co prawda nie w naszej gminie, ale większość mieszkańców w naszej gminie korzysta. Bardzo króciutkie odcinek drogi wojewódzkiej od stacji Pamiewice, czy od stacji Szewce do krzyżówki, na jedziemy do Wrocławia, czy ta 40. To jest zgłoszone i ostatni odcinek między Obornikami a Wielką Lipą i między Wielką Lipą a Osobiną. To są teraz zgłoszone tutaj przeze mnie. Proszę? Do remontów bezkosztowo, które byśmy chcieli z tej puli, w ramach tego programu przeznaczały. Mogę jest tak na naszą prośbę. Tego, czy wszystkie wyjdą, czy starczy pieniędzy, tego nie powiem teraz, natomiast te są przez nas już. Między uchwałami podjętymi czy wykazami, które w gminach są dotyczące tych przystanków, a rzeczywistym usytuowaniem. W wielu przypadkach, właściwie na gminie się okazało, że przystanki są oskutkowane i fizycznie wyniesione tylko w jednym kierunku, czyli de facto nie ma prawa kierujący pojazdem wysadzić podróżnych na miejscu, gdzie tego słupka nie ma. W kierunku przeciwnym tego słupka nie ma. W uchwale jest, a fizycznie go nie ma. W związku z tym trzeba będzie w trybie pilnym albo zmobilizować samorządy do tego, żeby na swoich drogach te słupki ustawiły, albo ja będę wysyłała pracowników przy każdym zezwoleniu w teren, żeby sprawdzić, czy fizycznie słupki są. Jak ich nie ma, to przede wszystkim nie dostanie pozwolenia zatrzymania się. Będzie taki krzyk. Więc, ale to jest stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa życia, bo wysadza się ludzi w miejscach niedozwolonych. Wyszło to na jaw przy pilotażu, kiedy myśleliśmy, że wszystko jest w porządku, a się okazało, że nie jest. W związku z tym trzeba pilnie to
to omówić, jak z tego problemu. Czyli z tego wynika, że każda gmina, KHS, to tylko informowane, PKS, muszą być po dwóch stronach drogi. Tak, no oczywiście, no oczywiście. Tam, gdzie jest słupek, tam ma prawo zatrzymać autobus. Nie ma słupka, nie ma prawa zatrzymać. To jest łamanie przepisów. Ale mam nadzieję, że to się uda szybko i sprawnie wyprostować. Ja jeszcze nie skończyłam. Jeszcze chciałam zapytać, ponieważ wszyscy wiedzą, jak bardzo zabiegałam o to, żeby wyciąć tam pas taki bezpieczeństwa leśny. Tylko, że ten pas zarasta. I nie wiem, z kim to rozmawiać, bo wiadomo, drzewa listczaste bardzo szybko odbijają i rosną. On się znowu zaczyna robić ciemny. Jak zwykle do lasu będziemy montować, to jest znikane do właścicieli. To co rośnie w lesie, żebyś wyciął las, to co rośnie w pasie drogowym, to do zadaniu powiatowych z prośbą, żeby te małe kratyczki, które odrastają, wycięli, żeby znowu z tego nie zrobiło się wielkiego. Znaczy ja myślę, że tam u mnie też została tak pominięte parę drzew, bo nikt nie wiedział, gdzie się kończy, że tak powiem, przyjaźnienia. Obiecane było wycięcie tego, no ale po okresie tego. Proszę, to jest trzech właścicieli na tym wieczu. Jest lasy państwowe, kawałek lasu gminnego, a te drzewa, które zostały, są w pasie drogi wojewódzkiej. Oni mimo tego, że były pisma też mówiące, że zostały drzewa na ich terenie, no, około miesiąca temu został złożony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie. W tej chwili wniosek jest do uzgodnienia z RDOŚ-u, ponieważ ta procedura wróciła i decyzje, jak dostanę, będą mogły być wpisane w przetarg. Natomiast same odrośla, no to wiadomo, to poszczególne właścicieli. Dobrze, dziękuję. Ale już najpierw bardzo dobrze. Pani burmistrz, ja mam pytanie odnośnie środkowego zapytania dotyczącego wysokości delegacji. Zobligował się Pan odpowiedzieć na to pytanie. Do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi, więc proszę o przyjęcie. Myślę, że z materiała albo w protokole sesji to pytanie jest. Także proszę sięgnąć i czekam na odpowiedź. Taką informację, że sobie, ale są szczegółowe. Delegacje, Tak, tak.
warto by było poszukać środków zewnętrznych. Natomiast jeszcze może szukamy w przypadku, tak jak powiedziałem, tych czterech grup, które do tego zgłaszaliśmy. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie też, nie ma na razie żadnej decyzji w Urzędzie Marszałkowskim, natomiast z tej informacji do mnie docierają, że jest możliwy regularny konkurs, dla tych gmin, które nie dostały. Jak Państwo wiecie, już nie dostali drogi żadnej. Zgadza się. Czy tam opcja szalej wyfinansowana? Czy może jeszcze dopowiem? Czy będzie kontynuacja tych dróg, które my zgłaszamy? Tak, bo pojawią się nowe... Chciałbym robić te, które były zgłaszane, na pewno oprócz drogi Ostola-Ostoli, bo to wróciliśmy do Ostoli. Szanowni Państwo, żeby była jakby jasność, dlaczego gmina Obrniki nie dostała żadnego dofinansowania na żadne zadanie z roku, wynikało z kryteriów ułożonych ogólnie przez ministerstwo, gdzie wyjmowane były gminy o niskim wskaźniku dochodu, a na mieszkańca o wysokim wskaźniku bezrobocia. Na szczęście dla nas, nie jesteśmy w grupie tych gmin, a na nieszczęście no, nie dostaliśmy możliwości wsparcia finansowego. Tak się niestety stało, że te gminy, które się wpisywały w wysokie bezrobocie i niską dochodowość, dostały po 4 zadania. Natomiast pozostałe gminy no, zostały z nich. Ale dużo gmin w tej chwili, bo dzisiaj nad widziano w 12 gminy wspólny apel do pana marszałka o to, żeby właśnie przewidzieć instrument wspierający i poprawiający stan tych zdrowotnych, ponieważ robię dla nich zadanie z powiatu miejskiego, na wszyscy drzewianie jeszcze z okoliczny się widziałam naprawdę taki dość obszerny wniosek, więc możliwe, że jest to działanie związane z żeby jednak zwiększyć finansowanie na drogi lokalne, bo to, co zostało w programie z poziomu rządu przewidziane, zasada finansowania i środki no, zdecydowanie za mało. I jeszcze jedna rzecz, no, rozpoczęło się w tej chwili ocenianie wniosków w ramach programu poprawy dróg lokalnych, tak, wojewody. Czekamy, zobaczymy nasz wniosek, który został złożony pani burmistrz na którą drogę. Chciałbym skończyć. Bardzo się cieszę, że pani zaprzestała sytuacją dróg w naszej gminie. Natomiast to, co pani powiedziała na ostatniej sesji, że powinniśmy inwestować i kończyć zadania, na które są już projekty. Chciałbym przypomnieć, że w 2014 roku między innymi dzięki pani głosom, pani głosowi, pani Marty, pana Cymermana i pana Romana Głowaczewskiego zagłosowaliśmy za drogą Barnie. Wtedy toczył się powiedzmy spór, czy utrzymujemy drogę. Zagłosowaliście państwo za tą drogą. Niestety, ani tej drogi, ani środków nie ma, więc bardzo proszę o konsekwencje. Pani Spadzia. Nie, skorzystam z instrumentu przywrócenia to. Bardzo proszę nie ad persona, natomiast proszę o dyskusje merytoryczne. A każdy z radnych ma prawo do swojego własnego głosowania i własnego sumienia. I tego rodzaju jakby dyskusje naprawdę są nie na miejscu i nieeleganckie. Natomiast kwestia tego, które zadanie będzie realizowane i które jest realizowane, jest wynikiem wspólnego głosowania i proszę nie mówić, że jest to wynik jednej, drugiej, trzeciej, czwartej czy piątej osoby. Jest to kwestia budowania koalicji dla danego projektu. Żebyśmy spojrzeli na gminę jako całość, panie przewodniczący. Dziękuję. Znaczy ja spoglądam na gminę jako całość i pewne rzeczy państwu proponuję. Oczywiście decyzja zależy tylko państwa, jak państwo wybieracie. Natomiast jakąś tam racjonalność staram się w swoich działaniach mieć, tak? I
tam, gdzie jest największe obciążenie, największy ruch, największe niebezpieczeństwo, uważam, że te drogi powinny być, skoro nam wszystko nie starcza, w pierwszej kolejności, tak jak powiedziałeś, bardziej kiedyś była opcja albo Świetlica, albo to mogło coś powstać, bo powstało i dzisiaj wiemy i będziemy walczyć, walczymy o Świetlicę. Myślę, że droga do Twojego domu może chwilę poczekać, bo za dużo nie ma tam mieszkańców. Stałem szacunkiem dla Ciebie i dla Twoich sąsiadów, ale uważam, że droga w Ossolinie jest pewnie potrzebniejsza bardziej. No widzisz, gdyż bo jest, uważam, że jest też potrzebniejsza i tak dalej, tak? Przychodnik już Słońca. Zastanawiam się, panią przewodniczącą, proszę nie uwagi na personel. I tutaj proszę przejrzeć projekt. Droga na pewno nie prowadzi do Ossolinu. Przede wszystkim. Jeszcze przy mojej wyborczości chciałbym powiedzieć, to kto wybrał w takim razie trzy ulice w Siemieniu, za ulicę Złotą, Pałacową i Stawową do realizacji w ciągu roku, od dożynek innych do tego roku. Ja. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze bardzo proszę. Ja tylko chciałbym też dać Wam jeszcze za pewnym odniesieniem do pytania. Pierwsza sprawa to odniesienie do tego, co powiedziała Pani Przewodnicząca. Szanowna Pani, nikt z nas nie będzie odpowiadał za to, jak ktokolwiek tutaj głosuje, tak? Nikt nie wymaga, żeby ktokolwiek odpowiadał na przykład za moje głosowanie. Dlatego na przykład jak Pani obiecywała rodzicom w dwójce, że będzie Pani zrobić wszystko dla ich dobra, zagłosowała potem przeciw potem rodzicom, ja tego nie może Pani mówić, że wszyscy podjęliśmy taką decyzję, bo była grupa osób, która tej decyzji nie podjęła i to dotyczy każdego innego głosowania. Moje pytanie. Chciałbym się zapytać, jak wygląda sprawa lamp w Morzęcinie Wielkim przy mieszkańcach Pani Jelkę tam mieszka? Tu na górze takie mam teraz. Myślę, że to oświetlenie dojdzie już w tym roku. Czekamy na to, musi wystąpić o warunki do tego roku, czekamy na warunki. Ja obiecałem, że tam na pewno będzie miało oświetlenie dawać. Druga sprawa, studzienki posobne. Chciałbym się dowiedzieć, czy zostały już oczyszczone, czy są w stanie, czy ten pani kiedy to... Te, co należą do nas, będą oczyszczone, a te, co należą do udziału, to nie wiem, kiedy będą. To są różne. Czy jeszcze? Bardzo proszę. Ja chciałem powiedzieć Państwu, może Państwo się przyłączą do tego, zgłaszamy tutaj grupą Lanę, bo każdy radny się może do tego przyłączyć, zgłaszamy do propozycji do budżetu. Komunikacja gminna, ale mamy w zamyśle oczywiście komunikację wewnętrzną, tą, o której tutaj koleżanki wspominały, że potem na sesji się na tym zastanowić, żeby skomunikować te miejscowości, gdzie tych komunikacji naprawdę mało. To pierwsza sprawa, no każdy jakiś Państwo dołączyć do tego wniosku. Druga sprawa, miesiąc temu wspominałem o ulicy Spółdzielczej, gdzie powiem, to pobocze wrasta już w Jezdni, ono już bardzo wkroczyło poza zakres kranecznika pobocza. Zauważyłem tam jakieś działania pozorne, wycięcie na pewnym odcinku, dalej stan się pogłębia, jeśli chodzi o zarastanie, za które będziemy mieli zimę, śnieg i kłopoty z wymijaniem się pojazdów. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa to myślę, że do większości mieszkańców w tym momencie, ja wiem, że to jest sprawa, ale to jest na terenie naszej gminy. Kolejna sprawa to jest jeszcze związana, myślę, że do większości osób, które posiadają na terenie naszej gminy Szamba oczyszczalnie śniegów, już powoli dochodzi do informacji, a niedługo się podniesie, podniosą się głosy w sprawie tego, że nie zostają wywożone osady z Szamb. W tej sprawie zmieniłem do pana prezesa, który podjął decyzję na początku bodajże lipca, że osady nie będą wywożone i nikt z przedsiębiorców, którzy prowadzą usługi na terenie gminy, tego nie robi. Tutaj kontaktowałem się z ochroną środowiska. Są to tylko i wyłącznie firmy, które są spoza naszej gminy. Czyli koszty tam są, myślę, że mogą być większe niż przez nasze tutaj firmy okoliczne prowadzone. I też bym chciał się dowiedzieć, bo jak uzyskałem informacje, trwają sprawę na rozwiązanie problemu, kiedy możemy oczekiwać, że ten problem zostanie rozwiązany. Co do komunikacji wewnętrznej, tak jak Państwu nieraz mówiłem, te rozmowy trwają długo w całej aglomeracji. Tak? W pierwszym kroku jest nasz firma oś budowa kolei,
wiem, że funkcjonuje gdzieś w przestrzeni, nazwijmy to elektronicznej, grupa inicjatywna, która chciałaby, żeby nowy pociąg, autobus, który by jeździł z Wrocławia po miejscu do Obornik. Ja nie widzę takiej kompletnej potrzeby. Uważam, że jest to racjonalnie niepotrzebna w ogóle inwestycja. Będę Państwa za miesiąc prosił, o czym dzisiaj mówiłem, żeby wyłożyć 86 tysięcy, aby usprawnić kolej między Obornikami a Wrocławiem. W naszej gminie nie przesuwa się Wrocławiem. I tutaj trzeba szukać jakby dowieszczania na tego odcinku. To kolej musi zostać w aglomeracji wrocławskiej osią, tak? Tu nie ma od tego odwołania. Jest to najtańsze rozwiązanie, najszybsze, 20 minut, powiedzmy, czy 22 minuty jedziemy z Obornik. Sami Państwo czekali na tym, jeśli do Wrocławia, jaki jest sens dopłacać, zwiększać jeszcze ruch, żeby jechał na przykład autobus, nawet może nie ten taki łamany, tylko zwykły, z Wrocławia. Tak, to chcę jakby rozwinąć. I to jest jakby ta główna oś. Ja osobiście nie zgadzam się, aby dodatkowy gmina, bo oczywiście wiązałoby się to z kosztami. Ja rozmawiałem już dobre ponad 2 lata temu z Wrocławiem. Oczywiście nie było wstępnie żadnego problemu, żeby autobus jakiś tam podmiejski, nazwijmy go 105 Prim, tak, który wyjeździł do Wolni. Tylko oczywiście musielibyśmy jako gmina Wolni za to zapłacić. Tak? Skoro mamy kolej, mamy szybkie połączenie, nie widzę kompletnie na tej osi sensu, żeby dopłacać dodatkowe pieniądze. Tak? Powstaje problem tego układu takiego gwiaździstego dojazdu do tej głównej osi. To jakby gdzieś tam rozmawiamy na poziomie całej aglomeracji wrocławskiej. Jednym z tych elementów są m.in. parkingi w tym systemie Park and Drive, na które mamy pieniądze i chcemy budować, żeby ludzie mogli sobie tam dojechać samochodem, rowerem czy jakimś innym środkiem transportu. Nie wszyscy oczywiście mają taką możliwość z tego skorzystać. Najwięcej informacji dostaje mieszkańców Kotowic, Paniowic. Ci Państwo faktycznie mają, taka tam grupa osób, problem. Problem z tym, żeby dotrzeć do tych punktów węzłowych. Nawet te Zajączów, tak? Bo Zajączków nie wiele organizm praktycznie skręgowym, ale do tej stacji mają spory kawał. Tak? I też tutaj myślimy, jak to ugryźć. Dzisiaj Panią Skarbnik już też męczyłem, żeby oprócz tych 86 tysięcy na razie w rezerwie przyjmijmy sobie jakąś kwotę na przyszłoroczny budżet, gdzie byśmy mogli ogłosić przetarg na te właśnie zapotrzebowania na tych trasach tego układu gwiaździstego. No zobaczymy, jak starczy nam pieniędzy. Także to jest temat jakby w obrocie i on istnieje, tak? To jeszcze grozą. Tak? Trzeba na pewno jest, tak? Ja myślę, że jak ten przetarg zrobimy i zweryfikujemy sobie faktycznie potem, jaki jest na tych trasach, nie wiem, robimy na przykład na pół roku, tak sobie to wyobrażam, czy na ileś tam miesięcy i zweryfikujemy, jakie jest zamieszczenie, bo jeżeli jeszcze 3 osoby jeździły, to nie będzie nam tanie te cudy dla tego sobie, bo potrzebowały do lekarza wyjechać, niż ten autobus tam ma jeździć, tak? Są gminy po sąsiedzku, gdzie to jest praca na przykład, jest dosyć duży transport, chociażby Wiszki mamy, tak, jak to też widujecie. Ale jak już rozmawiam przy stacji Gorem, które Państwo widzieliście, taki ładnie okrojony plus sobie zjeździł, twierdzi, że już nie opłaca, rezygnuje z tego. Czy już się zrezygnował? Panie Burmistrzu, ale to sprawdzi. Znaczy powiem tak, z tamtych regionów nie mam żadnej informacji, żeby taki był potrzebny. Wiem o tym, pamiętam, natomiast czy będzie nas na to stać? Dzisiaj nie wiem. Jedyne co, w ramach ułatwienia dojazdu, będę Państwa prosił o to, żeby tą główną oś kolejową wzmocnić. Tak? Ja tak wiem, czy nie jest to mówić, bo... Zgłaszamy na kolejny przetarg. Może monitorować codziennie telefonicznie, dzwonić właścicielem. Jest PKP. Od 1,5 roku męczę co najmniej, żeby coś zrobili z internetu, wiesz, a odstaje, czyli za przejazdy na Łokietka, ja mam stronę Łokietka po prawej stronie. Jak Państwo wiecie, to nie weszło nam w program Park and Drive ze względu na to, że właścicielem jest PKP i dlatego nie czekamy, tak? Bo jest to potrzebne PS, tak? Ja mówię, jak mi przekazujecie, no to zróbcie tam porządek. Bo jak to wygląda, tak? I no też jakieś te naciski idą, to jest takie to państwo, tak? Też z Państwa gdzieś tam coś zawarte, to ja to rozumiem, tak? I trzeci temat? Nie, nie trzeci. Szanowni Państwo, i też była jasna sprawa. Faktycznie
nasi firmy, które mają koncesję w naszej gminie na wywóz szans, na wywóz ścieku, nie chcą zbierać tak zwanego gęstego, tak? To nie jest ściek. Zgodnie z prawem to jest odpad jak każdy inny. Są to rzeczy przydomowe do oczyszczania ścieków. Wiecie, obsługa techniczna, takie oczyszczanie to jest powiedzmy raz na rok wywozić tak zwane potocznie mówione gęste. To nie jest ściek, to jest odpad. To jest taki sam odpad, jaki powstaje na naszej jednej, drugiej czy trzeciej oczyszczalni, który musimy zawieźć do chemii. Czyli do ich okupu i do innych odpadów. Czyli to się udawało wcześniej przez naszą zlewnię, bo nasza zlewnia automatyczna tak działa, że się tam przyjeżdża wozak, podpina auto, tak elektroniczny przepływowiec, który mierzy jak objętość i też mamy możliwość mierzenia parametrów różnych chemicznych, które są wdrożone. W związku z tym, tutaj, też kilka razy mówiłem w roku, mieliśmy zagrożone złoże na ulicy Grumbarskiej, ta zlewnia jedyna regionalna jest na ulicy Grumbarskiej. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby taki ciężki ładunek wszystko tam przyjeżdżał. I parametry na zlewnie elektroniczne zostały tak ustalone, że tego odpadu po prostu nie przyjmie. Czyli wozak, który to przywiózł, podłączył się z automatu, znaczy automatycznie zostaje zamknięte wpływ do oczyszczalni cegły. Tak? I tutaj nie ma takiej możliwości. Jest to odpad, no i ktoś, kto decyduje się na takiego typu rodzaju oczyszczalni, no musi sobie też poradzić z obsługą. Tak? To nie jest zadanie gminy, to żeby była jasna sprawa. Odbiór tego typu odpadów nie jest naszym zadaniem. Czyli ktoś, kto decyduje się na taką oczyszczalnię, no musi się liczyć też z kosztami, że ten raz czy dwa razy do roku, w zależności od ilości ścieków, będzie musiał powiedzieć gdzieś na liczbę. Problem jest w tym, że faktycznie jest mało firm, które tego typu usługi dla indywidualnych osób świadczą. To jest problem, to jest problem. Jakby rynek nie nadąża za tym, co się dzieje. Ale to nie jest tylko problem tych, co mają oczyszczalnie, bo to jest też tak, problem tych, którzy też mają szamba, a tak. Wiemy, że oczyszczalnie się ścieków nie są, kanalizacja nie są całe podróżki skanalizowane, nie cała gmina. Tak, to dotyczy to dotyczy osób, które mają szamba. To dotyczy, szanowni państwo, jeżeli ktoś ma, co się mówi, na przykład jedno dwukomorowe, szczelne szambo i zapełni je w cyklu takim, jak zapełnia normalna rodzina, to dalej ma parametry ścieku i nasze oczyszczanie na pewno to przyjmie. Jeżeli ktoś ma to szambo nieszczelne, tak? Takie stare, trzykomorowe, i wiemy jak to było, czy tam z tego pierwszego tak zwane rzadkie gdzieś tam wywoziło, a latami odsadzał się ten korzut, dopiero jak korzut do góry uniósł pokrywy, tak mi to obrazowo po wiele lat tak powiem, te rzeczy robiłem, tak? Naprawiałem i tak dalej. Uniósł do góry, no to wtedy to się zabierało. To nie jest ściek. To już jest odpadem. I stąd to się bierze. Jeżeli ktoś użytkuje oczyszczalnię zgodnie z prawem, nie ma przecieków żadnych, nie zalega ściek, to wtedy nie ma żadnego problemu, żeby to zrobić. Nie ma rozwiązania naszego gminnego, ewentualnie ktoś z naszej gminy nie ma jest taka osoba, to się pana prezesa, się szkoła, zastanawia się, że szukamy ewentualnie takiej lokalizacji, gdzie może być taka możliwość, że z nas zakaz gospodarki komunalnej na przykład odbierał magazynowy, bo my do Chemeko, Chemeko przyjeżdża do nas, potem sam bierze tam z oczyszczalni, te same, tak? Że tam zostają, to jest użymi pojemnikami złożone na wodzie. I taka możliwość, w temacie teraz współpracy, musimy, żeby coś takiego zrobić. Boją się z tego, co wiemy, się boją tego, że będzie po wywożeniu prostych ludzi, co będzie zapach. Niestety, chyba taką lokalizację znaleźć, żeby było to daleko. Drugie pytanie, a propos drewnika, doszło do mnie, że w
Tak, te krawężniki szczególnie nie wiem, czy może tam